Święty Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze. Wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym raz, dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pytania do świętego Michała Archanioła. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święty Michale Książę Przysławny, módl się za nami. Święty Michale Dzielny w walce, módl się za nami. Święty Michale Pogromco Szatana, módl się za nami. Święty Michale Postrachu Złych Duchów, módl się za nami. Święty Michale Wolfu Wojska Niebieskiego, módl się za nami. Święty Michale Zwiastunie Bożej Chwały, módl się za nami. Święty Michale Radości Aniołów, Święty Michale, zaszczycie nieba, módl się za nami. Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, módl się za nami. Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami. Święty Michale, posłanniku Boga, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku naszych modlitwie, módl się za nami. Święty Michale, nasza tarcza w pokusach, módl się za nami. Święty Michale, baronie ludu Bożego, módl się za nami. Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła, módl się za nami. Święty Michale, dobroczyńco osławiący w Cię narodu, módl się za nami. Święty Michale, chorąże zbawienia, módl się za nami. Święty Michale, aniele pokoju, módl się za nami. Święty Michale, prowadzący duszę do wiecznej światłości, módl się za nami. Święty Michale, zwierzchniku w niebie, módl się za nami. Baranku Boży, który kładzisz drzewi świata, przewyższaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładzisz drzewi świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładzisz drzewi świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju,
udziel za Jego stawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał. W piątym dniu nowenny ku czci świętego Michała Archanioła usłyszeliśmy w rozważaniu piękne zdanie, wezwanie: Najświetniejszy Archaniele Święty Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze. Wejrzyj na nas łaskawym swym wzrokiem. No właśnie, pokora. Tutaj mamy niezwykłe świadectwo pokory świętego Michała Archanioła, jego uległości i jego posłuszeństwa względem Pana Boga. To właśnie on stał się księciem zastępów niebieskich, ponieważ sprzeciwił się pysze szatana. I to właśnie on udowodnił, że pokora zwycięża pychę. Kiedy wpatrzymy się w nasz piękny witraż, widzimy, jak Michał Archanioł swoją nogą depcze szatana. I to jest jego zwycięstwo. Zwycięstwo, które przyszło przez pokorę. Zwycięstwo, które przyszło przez posłuszeństwo i pozostanie uległym względem woli Bożej. Czyż nie to zwycięstwo było również wielkim zwycięstwem pokornej służebnicy Pańskiej, Najświętszej Maryi Panny? No właśnie, kiedy wpatrujemy się w aniołów, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że oni sami wpatrują się w Matkę Najświętszą, która jest Królową Anielską. To właśnie aniołowie, święci, a przede wszystkim Najświętsza Dziewica Maryja Panna ukazują nam drogę naszej wiary, drogę pełną pokory, modlitwy, posłuszeństwa i wpatrzenia się w oblicze Boże. Prośmy podczas tego dnia nowenny o pokorę. Prośmy o ducha modlitwy, prośmy o to, abyśmy zawsze byli godni spojrzeć w oblicze Pańskie, adorować Go, choć nigdy nie będziemy z naszej natury godni, aby wpatrywać się w oblicze Boże, Pan Bóg przez swoją łaskę może nas przybliżyć do siebie. Prośmy o te wszystkie łaski, którymi dobry Bóg podczas tej nowenny zechce nas obdarzyć. A na te wszystkie nasze zamyślenia, modlitwy i spojrzenia na Pana Boga, niech nas błogosławi w tym i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.